I czas na kolejny sprzęt NAT 3020. Właściciel zapewne wie, a jeśli nie wie, no to trzeba mu to pokazać. Wie, bo był przyklejony też. Gałka była, znaczy gałka, oś potencjometru wysokich tonów była, nie wiem, spawana, klejona, cokolwiek. A tak poza tym, to kompletny rekap urządzenia. Na pewno widać jeden wymieniany Leon tranzystor, ale on z kablem. Dobra, tak wygląda sprzęt od środka i co my tu mamy? Tutaj dwa, cztery wymienione kondensatory. 6, 7, 8, 9, 10. Tutaj kilka Panasoników. Jeden tranzystor wymieniony, tak jak wspomniałem. I tona kurzu w środku. Ten klejony potencjometr niestety już na etapie wyciągania z płytki z powrotem się złamał. Notarka siedzi, dorabia na swój sposób oś. Na razie nie idzie, ale w końcu wyjdzie. I kolejne urządzenie Sony CTP-X333S. Z tego co pamiętam, właściciel mówił, że przeleżało w szafie kilka lat i po tym czasie przestało działać. Tak więc zaraz odkręcimy, zobaczymy co w trawie piszczy i spróbujemy naprawić. Dobra, urządzenie w środku całkiem nieźle wygląda. Na pierwszy rzut oka nie ma śladów ingerencji. Karetka lasera przesuwa się bez oporów. Tak więc za chwileczkę sobie zobaczymy, co mu faktycznie dolega. Wygląda na to, że jednak urządzenie działa. Może troszkę wolno wysuwa się szuflada, ale płyta jest wczytywana i jest nawet odtwarzana. Za chwileczkę sprawdzimy sobie poziom sygnału RF oraz wartość poziomu mocy optycznej. Moc optyczna 97 mikrowatów przed czyszczeniem. Zaraz sprawdzimy poziom sygnału. Poziom sygnału bez czyszczenia 1,045 V peak to peak. To kurczę, albo pomyliłem klientów, albo w sumie nie wiem co. Muszę się skontaktować z właścicielem, ale to dopiero jak dostanę od niego numer, bo numeru nie mam. Kontaktowaliśmy się przez formularz na stronie. No i muszę zapytać, co faktycznie w tym odtwarzaczu było do roboty, jakie były problemy. Na pewno kręcówki szuflady, na pewno pasek, mechanika. No i zaraz zobaczymy, czy nam sygnał urośnie po czyszczeniu. Dobra, i nada mamy skończonego. Wymienione prawie wszystkie kondensatory. Tak jak to zawsze w nadach robimy, Nippon KME, Nishikon FW. Wymieniony potencjometr wysokich tonów. Sztukowany. No troszkę oś jest doszlifowana, aby pasowała na gałkę, no ale lepsze to niż potencjometr klejony. Nic nam nie trzeszczy, nie szumi. Tak więc sprzęt gotowy. Technik przeszedł pomyślnie 12-godzinne testy. Można go pakować. W kolejce czeka Sansui AUX1 do zrobienia. Sprzęt naprawiany przynajmniej jednokrotnie. Ale i tak wszystko trzeba poprawić. Ale to temat na osobny odcinek. Co my tu jeszcze z ciekawych rzeczy mamy? Sonego, to już Państwo widzieli. Transport Levinsona 31.5. Końcówka. I tak, płytka serwo zrobiona, kondensatory wymienione, polutowana, umyta. Notarka robi płytę Toro Audio, zasilacz zrobiony i dla mnie zostanie laser za chwileczkę. Dobra, po wymianie
kondensatorów przy rutowaniu płytek, 4 na zasilaczu, praktycznie wszystkie na płycie serwo, odtwarzacz działa prawidłowo. Oczywiście, żeby to potwierdzić, to on musi pograć przynajmniej kilka godzin. Jeszcze mechaniki nie robiłem, bo moim zdaniem nie tutaj tkwił problem, ale oczywiście szufladę, krańcówki, to wszystko trzeba będzie zrobić, ale na razie niech się testuje. Dobra, czas dokończyć Sony CDPX333 i zaraz Państwu pokażę, co tutaj ktoś wymyślił. Czemu ta szuflada tak wolno się otwierała, zamykała? Ktoś zamiast jednego paska zastosował dwa paski, ale żeby tego było mało, to jeden pasek ma przekrój X i drugi pasek ma inny przekrój. No czegoś takiego to jeszcze nie widziałem. Widziałem już gumki recepturki w roli pasków napędowych, ale dwóch pasków założonych i w dodatku dwóch różnych, no to jeszcze nie widziałem. Dobra, i mechanika zdemontowana. Jeden pasek grubszy, drugi pasek cieńszy. Normalnie się uśmiałem. Dobra, pasek o właściwym przekroju i długości założony, nigdzie nie załamany. Tak więc składam mechanikę, czyszczę i jeszcze krańcóweczki będą do zrobienia. Dobra, odtwarzacz działa bez zarzutu, błyskawicznie zmienia utwory, przewija do przodu, do tyłu. Szuflada działa prawidłowo. Tak więc będzie żył. No, jeszcze zapomniałem wspomnieć o wykonanych pracach. 30 kondensatorów, pasek, czyszczenie optyki, pomiary, ustawienia, czyszczenie, konserwacja mechaniki. Witam Państwa w kolejnym odcinku. Dzisiaj transport Mark Levinson 31.5. Urządzenie uszkodzone. Zwarcie w głównej linii zasilania. Tak więc przystępujemy do rozbiórki urządzenia. Urządzenie ma dwa zasilacze. Tu jest jeden zasilacz, tu jest drugi zasilacz. Nas interesuje ten po stronie gniazda zasilania. Levinson w trakcie demontażu. Tak to wszystko wygląda. My musimy się dostać do zasilacza. Zasilacz powoli wyjeżdża. Ciekawy jestem, co tutaj się stało, że mamy takie solidne zwarcie. Mamy gniazdo, oprawki bezpiecznika, włącznik. Z worka selektora napięć. Transformator, kondensatory LM317 w roli stabilizatora. Może mieć zwarcie na przykład ten kondensator przeciwzakłóceniowy. Mogą zwarcie mieć mostki. Ale na pierwszy rzut oka nic tutaj tragicznego nie widzę. Odpalę jeszcze ten zasilacz na sucho, bez reszty. Zobaczymy, czy zwarcie nadal istnieje. No i proszę Państwa, zwarcia nie mamy. Czyli sam zasilacz jest sprawny. Zwarcie jest gdzieś dalej. A gdzie ono jest? No tego na chwilę obecną nie wiadomo, ale robi się już nieciekawie. Dobra, odpiąłem sobie zasilanie drugiego zasilacza, odpiąłem sobie zasilanie całej logiki. Zwarcie nadal występuje, tak więc będziemy się kierować do panelu przedniego. I kolejna aktualizacja, ten konektor, po jego odpięciu nadal mamy połączone dwa zasilacze, więc wytargałem na zewnątrz drugi zasilacz i po uruchomieniu bez tego zasilacza zwarcia nie mamy. Urządzenie sygnalizuje błąd zasilania po stronie
pierwotnej. Tak więc no coś tutaj mamy po tej stronie. Po tej stronie tak naprawdę nic nie mamy, tylko mostki, transformator, bezpiecznik, dwa stabilizatory. Tak więc zaraz sobie będziemy szukali zwarcia. Schematu oczywiście nie mamy, więc będzie ciekawie. Wyciągnąłem sobie prewencyjnie jeden kondensator do zmierzenia i sprawdzenia, czy nie ma wycieku. Natomiast jeśli chodzi o zwarcie, to nie mając schematu i nie analizując tutaj za bardzo bloków, można sobie pomierzyć zwarcia bezpośrednio na kondensatorach. W tej gałęzi, jak widać, zwarcie mamy. W tej gałęzi zwarcia na kondensatorze nie ma, ale ta gałąź ma. Gdzieś przed chwilą złapałem, że któraś z tych gałęzi miała. Tak, tutaj mamy. Tutaj nam rośnie. Tak więc tutaj zwarcia nie ma. Ten kondensator ewidentnie ma zwarcie. I kolejna sprawa. Chciałbym się mylić, ale niestety raczej się nie mylę. Mamy tutaj układ diod prostowniczych, mostek prostowniczy. Jeden koniec uzwojenia pierwotnego, drugi koniec uzwojenia pierwotnego i tutaj mamy wyjścia już po wyprostowaniu. Tutaj mamy też ewidentnie solidne zwarcie na uzwojeniu pierwotnym. Ja mogę sobie jeszcze odlutować transformator i to sprawdzić, aczkolwiek to będzie tak. To będzie to wyprowadzenie i wyprowadzenie drugie. Tak, tutaj mamy zwarcie. Nie wiem, czy wcześniej użyłem słowa pierwotne. To są oczywiście uzwojenia wtórne. Pierwotne mamy po tej stronie. Ale tak, tutaj na tym uzwojeniu pierwotnym, pierwotnym, jeszcze znowu gafa, wtórnym. I tutaj też mamy 0,7 ohma. I tak, potwierdziłem sobie jeszcze pomiarem uzwojeń wtórnych. Transformator jest niewielkiej mocy, więc oczywiście jakbyśmy mieli do czynienia z transformatorem rzędu 1 kW, no to mamy bardzo niskie rezystancje na uzwojeniu wtórnym, które jest nawinięte grubszym drutem. Ale ten transformatorek ma na oko 30 góra 50 VA, więc niemożliwe, aby rezystancja jego uzwojeń w normie wynosiła 0,3 ohma. Tak więc kaplica, trzeba szukać transformatora.